Geografia w pierwszym LO to przede wszystkim dobrze zdana matura z geografii na poziomie rozszerzonym. Dzięki temu uczniowie dostają się na wymarzone kierunki studiów na różnych uczelniach, zarówno przyrodniczych, społecznych, jak i technicznych. Uczniowie najchętniej zdobywają wiedzę geograficzną w terenie. Lubią jeździć w Góry Kaczawskie, na szlak wygasłych wulkanów, albo do Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, na spływ kajakowy. Współpracujemy też z Politechniką Wrocławską. Wyjeżdżamy właśnie w najbliższych dniach z jedną z klas w ramach współpracy z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na zajęcia terenowe do kopalni granitu w Strzelinie oraz do kopalni w Klarach, Niklu, Chryzoprazu i Opali. Jeśli ktoś interesuje się geografią, zapraszam do klasy z rozszerzeniem geograficznym na ciekawe lekcje geografii. Cześć, jestem Alek. Ja jestem Błażej i opowiemy Wam o klasie matematyczno-geograficznej. W klasie matematyczno-geograficznej poznacie różne części Polski, m.in. Góry Kaczawskie, zjecie śniadanie na najwyższym wulkanie w Polsce, czyli Ostrzycy. To w klasie geograficznej czeka Was wycieczka do Muzeum Minerałów, gdzie czeka na Was bardzo dużo różnych atrakcji, m.in. zbieranie agatów. Poznacie pana, który jest absolwentem naszego liceum. Opowiem Wam bardzo dużo ciekawostek o różnych minerałach. Rozszerzona geografia to morze możliwości. Dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską mamy szansę wzięcia udziału w wielu interesujących zajęciach, m.in. w wykładach. Pół roku temu byliśmy na wykładzie odnośnie skał i minerałów, gdzie zapoznaliśmy się z profesjonalnym przyrządem pomiarowym oraz konstrukcją mini-łodzi, łodzi bezzałogowej, która wypłynęła na wody oceanów. Profil matematyczno-geograficzny daje możliwość wzięcia udziału w wykładach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. Można dowiedzieć się tam, jak założyć własny biznes, a dzięki geografii można popłynąć nim dalej w świat. Co roku rozgrywa się wiele konkursów. Do jednego z nich zachęciła mnie pani Przyłęcka, która uczy geografii w naszym liceum. Była to Olimpiada Geograficzna, która jest bardzo prestiżowym konkursem i wymaga poświęcenia bardzo dużej ilości czasu. Jeśli przejdzie się do trzeciego etapu, to od razu jest bardzo duża nagroda, która myślę, że wiele osób zachęci. Jest to 100% z matury rozszerzonej z geografii i nie musicie już jej pisać. Nie jest to jedyny konkurs, w którym nasi uczniowie biorą udział. Jest również Olimpiada Wiedzy o Afryce oraz są rozgrywane szkolne konkursy na temat danego kraju. Osobiście polecam udział w konkursach, bo jest to bardzo ciekawe doświadczenie, a nagrody są atrakcyjne.